Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach zapraszają do udziału w kolejnej debacie historycznej. Tym razem tematem spotkania będzie polsko-litewski konflikt o nasz region. Od powstania sejneńskiego mija właśnie okrągłe 100 lat. Zakończyło się ono włączeniem powiatu sejneńskiego i pozostałego obszaru Suwalszczyzny do II Rzeczypospolitej. W debacie wezmą udział dwaj historycy, dr Bogusław Kosel z Muzeum Podlaskiego w Tykocinie oraz Tadeusz Radziwanowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach. Spotkanie poprowadzi Sławomir Filipowicz, również historyk, archiwista i regionalista. Powstanie sejneńskie wybuchło 23 sierpnia 1919 roku i trwało zaledwie 5 dni. Powstańcy dążyli do opanowania Sejn zajętych w sierpniu przez Litwinów, którzy kilkanaście dni wcześniej wycofali się z Suwałk. W starciu zostało zabitych około 50 polskich powstańców, 70 odniosło rany, kilkunastu zaginęło. Bilans ofiar po stronie litewskiej nie jest nam znany. Debata odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 16 w siedzibie Archiwum Państwowego w Suwałkach. Organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny i Suwalskie Archiwum Państwowe. Wydarzenie może dojść do skutku dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego.